Wiecie, co to jest za urządzenie? To się nazywa... Zaraz wam przeczytam. To jest pława bezpiecznej wody. I tutaj mamy opis o tej pławie. Pława to rodzaj pływającego znaku nawigacyjnego stosowanego do wyznaczania torów wodnych, oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Kotwicowisk oraz obszarów wydzielanych spod prawa swobodnej żeglugi. Pławy zbudowane są z materiałów z metalu lub tworzyw sztucznych. Charakteryzują je kształt walcowate, stożkowe, drążkowe, kuliste, kolor, znak szczytowy, światło nawigacyjne, niekiedy symbol nazywa lub numer części z nich wyposaża, część z nich wyposażona jest w dodatkowe akustyczne sygnały migowe, dzwony, buczki, a także reflektory radarowe. Pławy kotwiczone są w ściśle określonym miejscu za pomocą łańcucha i martwej kotwicy. Pławy bezpiecznej wody w międzynarodowym morskim systemie oznakowania nawigacyjnego informuje, iż woda wokół takiego znaku jest żaglowana, jednocześnie wyznaczona kardynalny lub boczny znak dla wskazania podejścia do lądu. Na szczycie może być zamontowany znak w postaci pojedynczej czerwonej kuli. Obiekt przekazany w darze przez Urząd Morski w Gdyni, towarzystwa i tak dalej. To już wam wszystkiego nie będę czytać. Towarzystwa Pławy BMW do celów ekspozycyjnych przygotowanych pracownicy bazy oznakowania nawigacyjnego na Westerplatte, sponsor stelaża i montażu, inwestor komfortu, projekt i wykonawca stoczni rybackiej, stocznia rybacka, bla bla bla. W każdym razie jest to urządzenie. Nie chciałam wam czytać wszystkiego, ale dobra. To jest urządzenie dla statków, do wskazywania, gdzie tam mają chyba te statki przykotwiczyć, czy się zatrzymywać, coś tam takiego. W każdym bądź razie jest tabliczka, że nie wolno na to wchodzić. Nie wolno tu wchodzić na stopień, ze względu na to, że po prostu gdyby to urządzenie zostało przewrócone albo uszkodzone w jakiś sposób, no to po prostu nie byłoby to zabytkiem. A to jest jako zabytek. To jest takie urządzenie. Można sobie obejść dookoła, zobaczyć. Dookoła sobie obejdziemy, zobaczymy. Aczkolwiek nie mogę dla was
zrobić takiego czegoś, żeby wam, żeby dla was wejść na to i wam pokazać, co to jest. Także niestety wam pokazuję z daleka, tak jak wskazane jest instruktażu tego urządzenia. Ciekawe urządzenie, ale trzeba przestrzegać zasad. Następne urządzenie, tu wam pokażę jeszcze. Też wszystko do morskich, do czegoś. Widzicie? Ale ciekawe, co? Ciekawe to jest. Także takie urządzenia wam na zabytek, zakaz wchodzenia, wiadomo. Maszt z ORP. Bolko. Okręt ratowniczy typu R30 zbudowanych w stoczni marynarki wojennej w Gdyni, służący pod banderą polskiej marynarki wojennej. Od 07.11.1982 okręt brał udział w akcji gaszenia pożaru na promie Mikołaj Kopernik 1982 rok oraz promu Jan Heweliusz 1986 rok. Wycofany ze służby 31.05.2005 rok i następnie zezłomowany i w wersji angielskiej. To jest takie też urządzenie, które tak samo wam pokażę z daleka, ile mogę, to wam pokazuję. Przecież nie będę robić takiego czegoś, żeby nie wiadomo co. Tu chodzi po prostu o to, żeby zachować dobrą kondycję tych zabytków, żeby niczego nie uszkodzić. Bo wiadomo, że na zabytki się nie wchodzi, prawda? Więc po prostu musimy robić... Trzeba się słuchać po prostu tego, co nam piszą. Natomiast tu wam pokażę środek, o ile mi się uda, nic nie, guzik, nie uda mi się. No, widzicie? No. Dobra, chyba tyle. To są urządzenia, wszystko do pływania dla statków, oznakowanie, gdzie statki mogą pływać, albo cumować, albo jeszcze inne rzeczy. Czy stacjonować? Nie wiem, to co wam przeczytałam, co mogłam się sama też dowiedzieć. Także więcej. To co mogłam, to się dowiedziałam. Co mogłabym więcej? No. A resztę trzeba sobie w internecie najlepiej poszukać, żeby się dowiedzieć. I już na ten temat. Poszukać, jak to się nazywa, zapisać sobie i po prostu poszukać w internecie na ten temat więcej informacji. Na razie na tyle. Życzę miłego oglądania i cóż, do kolejnego wideo.